Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj jest ze mną produkt, który pewnie już większość z Was zna, większość z Was widziała, co się z nim robi. Mianowicie jest to Hybrid Wax od firmy RR Customs. Niestety takie bardzo małe opakowanie, bo innych akurat nie było. Więc jeżeli go widzicie, to chodźcie, ja Wam pokażę z bliska, jak się go aplikuje. Czy łatwo, czy trudno. I czy to w ogóle jest coś warte. Także zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Hybrid Waxa od firmy RR Customs, pierwsze co ciekawe to jest to, że na opakowaniu nie jest napisane, ile czasu on powinien przeleżeć na lakierze między aplikacją a docieraniem, ale to, żeby użyć do niego zwilżonego aplikatora, co miałoby ułatwić aplikację produktu. I tak też się stało. Ja użyłem sobie tego aplikatora zwilżonego i nie było problemu. Wosk jest bardzo wydajny, naprawdę niewielka ilość na aplikatorze i możemy sobie rozsmarować to po praktycznie całym elemencie. Zostawia bardzo fajne przyciemnienie. Tutaj akurat czas, jaki musimy odczekać między aplikacją a docieraniem, to jest od 25 do 30 minut, więc jest to dosyć długo.
ale niektórzy z Was pewnie też woski zostawiają na dłużej, bo łatwiej im się je po prostu później dociera. Także tutaj 25 do 30 minut wracamy, pluszowa fibra, docieramy sobie produkt również bezproblemowo, więc tutaj kolejny plus. I wszystkie testy hydro możemy wykonać po 12 czy po 24 godzinach, tak jak też gdzieś tam widziałem taką wzmiankę, więc jest to bardzo długo. No, produkt ma karnaubę i ceramikę, więc tutaj no, odczekać troszeczkę musimy, żeby nam ta woda nie zrobiła później bałaganu na lakierze. Chociaż ja sobie to sprawdziłem troszeczkę wcześniej i nic się takiego w sumie nie stało. A kropelki wody są po prostu fajne, bardzo fajnie to wygląda, woda szybko ucieka, jest przyjemny w dotyku, jeżeli chodzi o etap końcowy na lakierze. Tutaj myślę, że produkt zasługuje na to, aby go pochwalić. Co do ceny się tutaj nie będę wypowiadał, ponieważ znacie firmę RR Customs, ale uważam, że wszyscy ci, którzy zarzucili, że to może być szajs i tandeta, powinni czasami też po prostu posypać głowę popiołem i sprawdzić produkt, nie narzucać sobie jakby odgórnie opinii na każdy następny, ponieważ wiadomo, każdy popełnia błędy, a błędów nie popełnia ten, kto po prostu nic nie robi. Także moi drodzy, pozdrawiam Was, sprawdźcie sobie, naprawdę warto i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.